Witajcie w drugim odcinku programu Gram w grę. Dzisiaj Emil Marecki i Krzysztof Betkier będą fascynować się Sensible World of Soccer 96, 97. Ale chyba ja to będzie bardziej się tutaj tym bawił. Krzysztof jest tu jak dzisiaj moje wsparcie i komentator, ale może podczas samego grania uda mi się ciebie namówić do grania w tą brytyjską produkcję kultowej gry piłkarskiej, symulator piłki nożnej. Pierwsza edycja Sensible World of Soccer powstała w 1992 roku na Atari. Później pojawiły się wersje na Amigę, później już na PC-ta, a nawet późniejsze wersje były na PlayStation i PlayStation 2. My zagramy w taką wersję, która wyszła w 1997 roku. Teoretycznie składy są z sezonu 9-6, 9-7. My będziemy grać z Tomilem Olsztyn tradycyjnie, bo o to chodzi w tym cyklu programów Gram w grę, że gramy z Tomilem w różne tutaj symulatory piłki nożnej na komputer. Ale Stomil ma skład z sezonu 9-5, 9-6, chociaż tego nie zobaczycie, ale jakbyśmy sobie wybrali Stomil w takim meczu na przykład towarzyskim, no to tam wyskakuje nam trener Ryszard Polak. A my sobie od nowa zrobimy taką tutaj swoją wersję. Najczęściej właśnie każdy grał tutaj w karierę w tej grze. Oczywiście można sobie jakiś mecz towarzyski było zagrać albo stworzyć własną ligę. To też było ciekawe. Czasami z nudów tworzyłem sobie jakąś ligę 48 zespołów i każdy z każdym już grał z Realem, z Barceloną i tak, no, ale to już naprawdę już aż musiało mi się mega nudzić, jak przeszedłem całą karierę z Tomilem. No i wybieramy tutaj. My się nazywamy Emil Kyniu. A tak. Z dystansem. No i tutaj możemy sobie wybrać, jakiej jesteśmy narodowości. No na pewno nie jesteśmy Anglikami. Chociaż ty wyglądasz jak Paul Gascoigne, więc... Ale to w tym późnym okresie. Więc mogłoby pasować, ale jeżeli mam... Ja zawsze wybierałem Other. Dlaczego? Otóż jak się dłużej gra karierę w Sensible, to można otrzymać powołanie do reprezentacji. Jako selekcjoner. Selekcjoner, tak. Jakbyśmy sobie nastawili tutaj Anglię, to byśmy dostali tylko z Anglii. A że bierzemy Other, to jest szansa, że ktoś inny się zgłosi, a nie ta liga, w której grasz. Przeważnie było tak, że jak ja grałem z Tomilem, to później zgłaszała się reprezentacja Polski. Ale pamiętam takie przypadki, że jakieś inne reprezentacje zgłaszały chęć albo po jakimś tam dobrym... Ale to jest tak jak teraz w tych nowoczesnych grach, że jednocześnie jesteś trenerem, menadżerem. Nie, przestajesz być trenerem klubu, a idziesz... Tak. Tak. Aha, okej. Okay. Koniec kariery i później jak cię wywalają, to znowu wracasz do klubu na przykład. Nie? A, no to ciekawe. No i dobrze, my bierzemy Other, bo kto wie, może poprowadzimy reprezentację, chociaż nie zanosi się na tak długie granie w to Sensible. Tutaj spokojnie godzina 10 tej naszej tutaj zabawy w to Sensible, bo gdybyśmy grali ten sezon po sezonie, to byśmy was tutaj zanudzili. Zanudzili kompletnie. No i dobrze, wybieramy 100 mil. Tu nas wita prezes Arkadiusz Tymiński. Życzy nam powodzenia i osiągnięcia sukcesów. No i zaczynamy. Jaki mamy plan na ten sezon? Taki jak w sezonie 9-5-9-6? Nasz plan jest taki, żeby być lepszym, żeby awansować do europejskich pucharów. No, mistrzostwo Polski byłoby czymś super, tak? Tym bardziej, że no pierwszy sezon ciężko o transfery jakieś dobrze, chociaż mamy 500 tysięcy tutaj funtów, no powiedzmy, to jest 500 tysięcy na złotówki, powiedzmy, czyliśmy sobie tak to mniej więcej, żeby tak mówić po polsku. I szukamy zawodników do naszego składu, bo trzeba byłoby tutaj wzmocnić troszeczkę atak. W ataku mamy Janusza Prochyńskiego, Tomka Wodarczyka i Arkadiusza Klimka. I z całym szacunkiem do tych wszystkich zawodników, najlepszy tutaj w Sensible będzie Arek Klimek, gdzie on mnie będzie grał na szpicy. Gdy ja będę grał mecze, gdy komputer będzie symulował te wyniki, to pozostaniemy przy takim ustawieniu, ale może nam się uda kogoś kupić tutaj. Zobaczmy na liście transferowej, jacy są zawodnicy. No Arkadiusz Bilski z GKS-u Katowice,
On kosztuje 450, możemy domniemać, że to będzie dobry transfer, że to będzie nasz najlepszy zawodnik, ale to niekoniecznie tak jest, że jak im droższy, tym lepszy. No to... jest jeszcze Janusz Kudyba, czyli komentator z jednej ze stacji. Śląsk Wrocław, co ciekawe, Janusz Płóciennik, który powinien być w Stomilu, jeżeli chodzi o skład 95-96, jest w Śląsku Wrocław. Jacek Płóciennik. Spróbujemy go kupić. No ale tutaj działacze Śląska Wrocław są... Zatwardziali? Zatwardziali. No i ostatnia próba. Nie udało się Jacka Płóciennika świętej pamięci wykupić z ŁKS-u. Po tym sezonie tu bardzo chciał wrócić, zostać. Tak nie uda nam się chyba go kupić ze Śląska Wrocław. Odpuszczamy, Keniu. Odpuszczamy, szukamy. Spróbujemy, wiesz co, wykupić Tomka Sokolskiego z Legii Warszawa. Ale myślę, że też będzie ciężko. Obrońca... Patrz, Leszek Pisz na liście transferowej Legii Warszawa, co dziwne to troszeczkę. No. Ale spróbujemy kupić Radka Kałużnego. No taki przecinek w środku pola nam się przyda. Mamy jeszcze tutaj troszeczkę pieniążków. Zobaczymy, kto tutaj byłby. Patrz, z Argentyny jakiś napastnik byłby. Nic on tam nie mówił, te nazwiska. Paul Cook, o, to już taki bardziej angielski znowu piłkarz. Ale może uda nam się kupić tego napastnika, co ty myślisz, mieć? Stomil jeszcze nie miał chyba, nie miał Argentyńczyka w swoim składzie. No nie, Argentyńczyka nie. Więc spróbujmy go wymienić za Tomka Wodarczyka, sorry. Patrz, mamy go. I Tomek Wodarczyk tym samym wylądował w Argentynie. Myślę, że... Byłby zadowolony, tak. Słuchaj, pierwszy mecz, wyjazd do Katowic, przydałoby się. Dobrze rozpocząć sezon. I później gramy z Legią Warszawa, więc dwa mecze pierwsze zagram. A później damy się na żywioł, zdamy się na komputer, jak to się mówi w tej grze. I patrz, i w Pucharze Polski mamy Amikę Wronki, więc naszym celem też jest dotrzeć do finału Pucharu Polski. Dobrze się ten scenariusz ułożył, bo nie trafiamy ani na Legię, ani na Widzew w pierwszym tym, to... To już jest dobry znak, ale zaczniemy. Ja nigdy nie grałem tym ustawieniem 4-4-2. Zawsze przychodziłem na trzech napastników. I to jest taki myk, że najpierw robię takie ustawienie i tu się pojawia X. I komputer krzyczy nie, nie, beznadziejnie. Biorę sobie 4-3-3 i już się komputerowi podoba. I zauważyłem, że ma to później w samym meczu też takie trochę przełożenie, bo oni jednak troszeczkę lepiej grają. Damy Kałużnego za Adama Zejera. Zobaczymy, jak on się tam w środku pola spisuje. Ale widzę, że zdjąłeś tutaj naszego bohatera plakatu za tobą i posadziłeś go na ławkę. Tak, chcę tutaj zobaczyć, jak Kałużny sobie radzi. I jak spisuje się ten napastnik z Argentyny. A najlepiej sprawdzić, jakby grał na szpicy. No ale damy Sylwka Czerszewskiego tu za Rafała Kaczmarczyka na ławkę rezerwowych. No i takim ustawieniem tutaj wyjdziemy na to spotkanie. Radosław Kałużny ostatnio skończył 50 lat. No, w drużynie GKS-u Katowice Adam Ledwoń świętej pamięci, na bramce Janusz Jojko. No i gramy na biało-niebiesko, to rzadko się zdarza w tej wersji gry sensible, ale gramy tylko dlatego, że rywale są na żółto. No i pierwszy strzał Argentyńczyka. I mogło skończyć się ładnie, tak? To całkiem nieźle to wygląda. Ja dobrze pamiętam, że w tej grze z numerem 4 jest Biedrzycki? Co, tu numerami jest różnie. To jak tam przestawiasz przy tym ustawieniu, to czasami możesz zrobić taki myk, że Andrzej Biedrzycki, świętej pamięci, mógłby być z numerem 1. To jest taki myk w tej grze. No i słabiutko zaczęliśmy, już przegrywamy 1-0. A ten sezon 95-96. Najlepszy sezon. Najlepszy sezon w Stomilu.
Ale panie sędzie, tam faul był. No i tam przez pewien moment tutaj wszyscy myśleliśmy, że może uda się powalczyć o europejskie puchary. Tak, były takie zakusy, to całkiem nieźle by było. Wtedy jeszcze pewnie nasz Arena de la Cruz by przeszedł jako stadion pucharowy. No wie, no pamiętaj, że w 97 roku odbywał się tutaj mecz, towarzyski mecz. W terminie UEFA, tak? Polska. Litwa. Litwa wygranym 2-0. O panie. Przegrywamy niestety w Katowicach 0-2. Słabiutko zaczynamy ten sezon. No i widzisz, to jest skład niby 9-6, 9-7. Gra wersja 9-6, 9-7, no ale nie ma tych piłkarzy z Tomilu z sezonu i między innymi Teres Kinasa, który miał pojedynki w meczu z GKS-em Katowice, tylko u nas w Olsztynie ze świętej pamięci Ledwoniem. I później w tym meczu tak. reprezentacyjnym oni tak. walczyli ze sobą i Ledwoń był wtedy wygwizdywany przez olsztyńską publiczność. Więc paru nazwisk tutaj brakuje. Więc są tutaj pewnie takie nieścisłości w tej grze. O, czy karny? Nie. Nie, i kontuzja. Za chwilkę trzeba będzie zobaczyć, kto tam jest kontuzjowany, żeby chyba zmienić. Ten nasz nowy nabytek z Argentyny. Teraz i tak nie zrobię zmiany, bo musi wyjść na aut albo na jakiś rzut rożny, tak? Wiadomo. No i proszę bardzo, wykrakałem. Tak, dobrze, dobrze spojrzałeś. No to zrobimy tak, że wejdzie Adam Zejer za niego. I przesuniesz Kałużnego do przodu? To niestety wersja na PC-ta jest to, że tu za szybki sprzęt mamy. I trzeba tak delikatnie tym kontrolem naciskać, żeby się udało dokonać zmiany. No ja całe życie w Sensible grałem na Amidze. Na Amidze w ogóle po to zbierałem na tą Amigę, tak? Po to odkładałem kieszonkowe. Po to gdzieś tam kiedyś butelki się zbierało gdzieś tam na osiedlu. Tak, oddawało tak. Do sklepów, bo wtedy przyjmowali bez paragonów. I oddawało się butelki po mleku, oddawało się butelki po śmietanie, a także po innych napojach. Tak, ale to bardziej ty, Kieniu, bo ja nie pamiętam tych czasów takich. Znaczy, gdzieś tam mi świta, tak, ale raczej to już 95, 96, 7, 8 rok to już nie był czas butelek po śmietanie i po mleku, tak. Ja pamiętam mleko to się kupowało w takich woreczkach. A tak, było też, tak, tak. No i ja po tą Amigę w ogóle sobie kupiłem, tak? No, piękna bramka, ale w końcówce spotkania. Honorowe trafienie Radka Kałużnego. I po to ja w ogóle, wiesz, po to tylko, żeby w Sensible grać. Nic więcej, Sensible Soccer. Gdzieś tam jeszcze później grałem jakieś inne gry Settlersów, czy... Przecież nie Settlersów, to grałem na PC-cie. W jakieś tam strzelanki, coś tam, Mortal Kombat, tak, 7 tak. dyskietek do zmiany tego, tak. Ale w Sensible no to było coś pięknego, się zakochałem w tej grze i bardzo, bardzo długo w nią grałem na Amidze. GKS Katowice liderem po dwóch kolejkach, no, wygrał z nami, później też wygrał kolejne spotkanie. I to jest ciężko, żeby w tej grze zobaczyć jak inne wyniki. Trzeba byłoby je pojedynczo sprawdzić, ale nie możesz sobie wejść w jakiś terminarz i zobaczyć kto jak z kim jakie wyniki osiągał. Jak tam kontuzja naszego nowego nabytku? Teoretycznie jest do gry, ale no nie będziemy tutaj ryzykować. Ryzykować, tak. Niech sobie odpocznie. Tym bardziej, że niestety jakiegoś szału nie robił. No i mecz z Legią Warszawa, na pewno komplet publiczności na olsztyńskim stadionie przy Piłsudskiego. No i my już tradycyjnie na żółto-czerwono, Legia na zielono. Bardzo ciężko się tutaj gra z Legią.
w tym symulatorze, w tym pierwszym sezonie, zresztą przeważnie zawsze tutaj Legia z Widzewem biją się o mistrzostwo Polski, co jest prawidłowym odzwierciedleniem tego, co było później, co było tak naprawdę, tak? Tak, tak. Dwie najmocniejsze ekipy w lidze. Hegemonia wieloletnia. Co ja zrobiłem? Czy to był samobój? Tak. No, bywa i tak. My tu se gadu gadu, a ja powinienem się skupić na grze, ale to też nie o to chodzi, żeby tutaj siedzieć w ciszy. O panie. No beznadziejnie ten sezon zaczęliśmy. Tak, tak, tak. No ale cóż, no to taka jest piłka, tak? Piłka jest okrągła, bramki są dwie. No. I kwadratowa klawiatura. No cóż zrobisz? No a powiedz, Kieniu, a ty grałeś w Sensible? Wiesz co, nie grałem w Sensible. Jakoś nigdy... Może byłem za stary już, wiesz, że tak się wyrażę. Gdzieś na Amidze grywałem w jakieś gry, ale to były jakieś takie... niezwiązane z piłką nożną, gdzieś tam u kolegi. No a później na PC-cie, czy bardziej już na konsolach, grałem w symulatory piłki nożnej. I to nie w taką rozchwytywaną FIFA, tylko ja byłem fanem drugiej serii, tej japońskiej, Pro Evolution Soccer. Wydawała mi się bardziej realistyczna. Na PlayStation 1 jeszcze pamiętam, udało mi się dostać jakąś oryginalną wersję tej Pro Evolution Soccer 3 w wersji włoskiej, gdzie na okładce był jeszcze sędzia Colina i komentarz był po włosku. Także... Przerwę ci, mamy rzut karny i Radek Kałużny strzelał drugą bramkę w sezonie. Teraz nam wyjdzie na najlepszego napastnika. A powiedz mi, w tym Pro Evolution Soccer był 100 mil? Pytam się dlatego, że w tej właśnie naszej edycji gram w grę. Gramy tylko 100 milem, więc nie pogramy sobie w FIFA, nie wiem, Milanem, Realem czy czymś. Chociaż sprawiłoby nam na pewno też dużo radości i byśmy sobie o tym mogli rozmawiać. W jakąś tam 97, 98, tak? Tak, w jakąś tam starą wersję. Ale tutaj trzymamy się tego, że w programie gram w gry. Wiesz gramy, co, z tego co pamiętam, to na tych wersjach PC-towych były mody, które można było robić ligi najróżniejszej. Był taki mod, który pokazywał, który można było zagrać sezon Ligą Polską i tam 100 mil był. Natomiast na samej konsoli Polaków nie było. Gdzieś na którejś FIFA też na pewno można było zagrać 100 mil. Jeżeli nas tutaj gra, wiecie jak to zrobić, jak macie jakiś dostęp, macie gdzieś opcję gdzieś tam właśnie na FIFA grać, to dajcie nam znać w komentarzach, w ogóle piszcie w komentarzach, jak wy wspominacie Sensible Soccer, w jakie gry graliście z Tomilem, bo dla nas to będzie też inspiracja, bo może coś nam się uda. Tutaj mamy jeszcze w zanadrzu parę pomysłów na to, ale zawsze wiecie, w komentarzach inspiracja mile widziana. Czy uda ci się doprowadzić chociaż do zdobycia jednego punktu? Byłoby fajnie. Teraz ostatnia szansa tutaj. Dobrze rozegrać ten rzut wolny. Tak, no bo tutaj nie doliczają żadnych minut, jak to jest teraz. Równo 90 minuta i gwizdek. Niestety, zaczynamy sezon dwóch porażek. I nasza posada wisi na włosku. No tak. No ale do rekordu olsztyńskiego 6 porażek z rzędu to jeszcze brakuje, więc na razie myślę, że możemy być spokojni jako trener. No i teraz powiem ci, że do meczu z Pucharu Polski no ja już nie gram. My ustawimy tutaj na tak zwany rezult. Wrócimy do ustawienia tradycyjnego 4-4-2. Pozmieniamy kontuzjowanych zawodników. Bola Oblewskiego ściągasz, tak? Był kontuzjowany. Aha. Wiem, że tu się nie podoba ten, ale no niestety nie będzie grał nam Czesiek Żukowski z kontuzją. Szkoda jego zdrowia. I od razu lepiej, zobacz, komputer. 2-1 z Rakowem.
wyjazd, no, Sylwester Czereszewski, nie wiadomo, widzisz, kontuzja, nie wiadomo, ile jeszcze pogra sobie. Kiedy wróci do zdrowia. Ale to jest takie jeszcze w miarę okej, tak? Tu ten czarny krzyż tradycyjny, tak, jest najgorszy. Tak, to jednak coś pamiętasz z tego sensibla. Tak. Mamy znowu kolejny remis. Tylko jedna wygrana jak na razie. Tak sprawdzam, jak tam reszta tych zawodników, tak? Żeby nie, żeby zagrać jak najsilniejszym składzie. No, wstawimy tego Argentyńczyka tutaj. Pandolfi. No, wspinamy się. Druga wygrana w sezonie. Kazimierz Sidorczuk, który niedawno miał okazję spotkać działaczy i piłkarzy 100 mil w Dubaju, tak? Tak. W ogóle bym ciężko byłoby go poznać, nie? Tak. Bardziej podobny do ciebie niż do tego, co się tam działo w tych czasach. Tak, to czasach. Prawda. No, ja go pamiętam jako takiego z fryzurą, z sumiastym wąsem, a to taki... Tak. Takiego innego bramkarza z tym bardziej mi przypominał niż... No i patrz, i to jest siebie. Pytanie właśnie. Niby z kontuzją, czy on ma grać, czy nie, bo tu komputer nam krzyczy, że lepiej jak ten gra Argentyńczyk niż Janusz Prucheński. Zdrowo. O, Sylwester Czereszewski już powoli wraca do zdrowia. Gdzie niby w sezonie 96-97 Altu Zimą dopiero poszedł do Legii, tak? No ale Tomka Sukowskiego już nie ma. Jest Legii. No i niestety przegrywamy w Szczecinie. Na tradycyjnej podkówce. No i Kasica, Maciej Kasica wraca do podstawowego składu. To w ogóle transfer Ryszarda Polaka z Łodzi. Teraz Kasica jest. Wiesz, kim jest teraz Maciej Kasica? Komendantem posterunku. Tak, w Łodzi, policjant. I w sumie to był taki jeden jego sezon tutaj, a generalnie zawodnika jakiego 96-97 brakuje, 95-96, Andrzeja Nakielskiego tutaj nie ma w Sensible. W tym składzie. No i my po 11 kolejkach, bardzo słabiutko w tej ligowej tabeli, gdzieś chyba możemy... 11 kolejek, 11 miejsce, tak? 12 zwycięstwa, 6 remisów, 3 porażki. No, niby tak najgorzej nie jest, chociaż tam widziałeś, prezes Arkadiusz Tymiński nam groził nam paluszkami, tak, w pewnym momencie. Sprawdzam w ogóle, jakie zespoły grają w Pucharze Polski, bo to jest fajne w tej grze, że czasami można było trafić jakąś drużynę, której nie ma w lidze, ale widzę, że są wszystkie ligowe drużyny. Czasami tu były takie drużyny, które... Przecież nie, Stalowa Wola. Nie ma Stalowej Woli, chyba nie ma w lidze. I jest w Pucharze Polski. Czy jest? Bo aż zgłupiałem. Nie ma Stalowej Woli, ale jest w Pucharze Polski. Może na nich trafimy. Jak nie odpadną, zobaczymy, czy my nie odpadniemy. No, za Miką to różnie bywa, tak? Tak, ale zagramy na moje ustawienie. Żebym się czuł swobodnie. I zobacz, taki myk robimy. To się komputerowi nie podoba, ale mi się to podoba. Damy zagrać Pawłowi Harbickiemu w Pucharze Polski. Przesunąłem Cześka Żukowskiego na środek, bo on ma dobry kontrol piłki. A to mi się w środku pomocy przyda. No i Kałużny gdzieś tutaj... A Zajerek z kolei na skrzydełko, tak? Tak. No, Arek Klimek na szpicy, w drużynie rywali Paweł Kryszałowicz, Juri Szatałow, Mirosław Siara, Grzegorz Wódkiewicz, były dyrektor sportowy Stomilu Olsztyn. No i mecz. Tutaj dwóch zakładów pracy, można tak powiedzieć. Fabryka. I to dwóch zakładów pracy produkujących strasznie poszukiwane, tak, swego czasu produkty.
No, tu Arek Klimek był bliski, był bliski. Arek Klimek 96 w sezonie 95-96 właśnie trafił do Stomilu z Jezioraka i Ława. Ostatnio spotkałem Arka Klimka. Jestem ciekaw, czy zgadłbyś, gdzie on teraz mieszka. Wspominałeś mi, ale pozwolę tobie to powiedzieć, tak, bo nie to, że jestem taki fantastyczny, ale tak wspominałeś, mówiłeś mi już tak, o tym. Arek Klimek mieszka teraz nie w Iławie, a w Olecku. Prowadzi, pozdrawiamy tu naszego... Prowadzi tam sklep. Naszego paja, ale pięknie, karny wykonany. Radek Kałużny z rzutu karnego. No i teraz... A to już trzecia bramka w sezonie, tak? Minimum, tak, tak. Jarek Klimek teraz właśnie przebywa w Olecku, tam pracuje, prowadzi jeden ze sklepów. Spotkałem go na gali Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Trochę sobie porozmawialiśmy, powspominaliśmy stare czasy, jak to kiedyś na osiedlu na niego czekaliśmy po tym, jak strzelił gola Petrochemii Płock w środku tygodnia. Taki mecz ligowy, Stomil go wygrał. Zżyliśmy się chłopakami z osiedla, żeby podziękować. No, jeszcze jeden karny. Rzut karny. Brawo, Radek Kałużny. I to patrz, a to zawsze Amika miała więcej tych rzutów karnych. Tak, tak, wiadomo dlaczego. A tu my i powoli myślę, że możemy się cieszyć z awansu do kolejnej rundy Pucharu Polski. Tak, słynny fryzjer. A tak, tu nadmienię w ramach anegdoty. Byliśmy w rundzie jesiennej we Wronkach na meczu rezerw Lecha ze Stomilem. No i tam jeden z naszych kolegów odwiedził fryzjera, skorzystał z usług, także no. Ale to nie z tego. No nie z tego, no wiadomo, że już nie z tego, natomiast tak, tak, będąc we Wronkach, był u fryzjera. Także sobie taki cel, że obetnie włosy we Wronkach. Tak, i to można powiedzieć, że wpisał się w plejadę gwiazd polskiego piłkarstwa, którzy odwiedzali fryzjera w różnych sytuacjach właśnie we Wronkach. Tak a propos Amiki. Ale dobry rezultat, bardzo dobry. No Stomil Olszyn jakby w Pucharze Polski dwa razy w ćwierćfinale, to największy sukces. W czasach Ekstraklasy też. Więc... Jeszcze jeden karny? Tak. No proszę bardzo, trzy karne, ale teraz no niestety. Te karne. Ale wiesz, to pokazuje, że tutaj piłkarze mają, właśnie o to chodzi w tej grze, tak? Mają dobry kontrol i dobrze panują piłkę, nie? Kałużny, Klimek kręcą w tym polu karnym bączki i ci obrońcy się gubią, tak? I faulują. Znaczy, zaraz postaram się pokazać to, co ma Czesiek Żukowski, czego nie ma na przykład Adam Zajer, co jest dziwne, tak? Bo Czesiek miał szybkość, a Zajer miał tą technikę. Ale widzisz, wolałem przestawić Czeska Żukowskiego do środka i od razu lepiej, lepszy wynik. Tak, nie wiem dlaczego ja go wcześniej nie przestawiłem na mecze tam wcześniejsze. No jest zwycięstwo, awans do kolejnej rundy. Czy to od razu będzie losowanie i pokażą z kim tak, gramy? Tak, tak. No i od razu wiemy z kim zagramy w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Co ciekawe, tu jest mecz i rewanż. I z Pogonią Siedlce, pierwszy mecz u nas na... Siedlce? Pogonią Szczecin. Z Pogonią Siedlce to teraz zaległy mecz, ale... No i teraz gramy... Przypomnę, że tutaj w meczu ligowym dostaliśmy niestety w Szczecinie Bęcki, więc może być ciężko. Gramy teraz jako menadżerowie, taki Arsenal Wenger. Bawimy się. Więc musimy ten skład troszeczkę przywrócić do komputer. Harbicki? Zostaje? Nie, wraca. Wraca Sidorczuk. No ale tylko remis w Tychach. No, Babo Kaczmarek tutaj ugrał punkcik z nami. No, z Górnikiem Zabrze przydałoby się wygrać. No, żeby skoczyć tak, żebyśmy chociaż w środeczku byli na koniec sezonu i byśmy przyatakowali. Kto nam? Patrz, Raków Częstochowa chciałby kupić Macieja Kasisa. No. No i co? Sprzedajesz? Nie, przyda nam się pan pustelnikowy. A, teraz rewanż. No, Puchar nasz, Liga wasza.
No i słabiutko, słabiutko idzie nam w tej lidze, niestety. No, nie będę grał dwóch meczów, bo długo nam to zajmie, ale jesteśmy w ćwierćfinale i zobaczymy. Zagram rewanż. Wygraliśmy 1-0, optymistycznie. Bardzo dobrze, bardzo optymistycznie. Masz handicap do tego grania. Ale tak patrzę, jak sobie radzisz na tutaj na klawiaturze, tak, grając w mecze. Podejrzewam, że w domu na Amidze grałeś joystickiem, tak? Bo nie padem, tylko joystickiem. Joystickiem, tak, tak. No. Często musiałeś wymieniać styki, czy tam te sprężynki, które tam były? Jak to wygląda? Sam miałem dwa joysticki i w tych joystickach było najważniejsze to czucie tego, wiesz, tego strzału, tego, najgorzej jakbyś wyrobiony albo nie ten, to ja miałem taki swój idealny joystick, dbałem o niego, chuchałem, dmuchałem tak, żeby on i chyba mi służył cały czas, nie? Z tego co pamiętam, to tam można było je rozebrać, można się nim było bawić, tak. Tam ludzie jakieś gumki nakładali tam przy tych stykach, jakieś takie dziwne rzeczy robili. Ja nie byłem aż taki, wiesz, tego, bo bym to rozebrał, to już bym nie miał czym grać. Dmuchałem, dmuchałem na to, ale pamiętam, że w pewnym momencie no, normalnie załamałem się, bo mi zasilacz wysiadł, spalił się, no bo wiesz, to ciągle było używane, ciągle grał, przegrzał się i się spalił, nie? Boże, jedyne co ja wtedy ten, gdzieś tam Gazetę Olsztyńską i wiesz, wertowanie ogłoszeń, naprawiam zasilacz, o Jezu, na osiedlu mazurskim. Poszedłem do gościa, on w garażu, zobaczył, a spokojnie, naprawimy, nie? Potem po paru dniach przyszedłem, zapłaciłem mu. No i mogłem dalej łupać sensible, nie? Wróćmy tutaj. Ostatni mecz w rundzie pierwszej jesiennej z Widzewem Łódź, który jeszcze nie przegrał żadnego meczu. No dobrze, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Patrz, z nami przegrał. Ale się udało. Na koniec rundy jesiennej jesteśmy na 10 miejscu. 27 punktów. Strata 6 punktów tylko do trzeciego miejsca GKS-u Katowice. Legia skoczyła na pozycję lidera bez porażki. Ale nasz tutaj interesuje Puchar Polski chyba w tym momencie. Chyba na to postawimy mocno. Myślisz, że tym tylnym wejściem dostaniemy się do europejskich pucharów? Biedrzycki kontuzjowany. Tak, Andrzej Biedrzycki, nie wiadomo na ile. Szukam, był tutaj przecież jakiś zawodnik jeszcze. Sławek Opaliński. Wraca po kontuzji, niestety porażka w stolicy. I jak w tej stolicy Stomil nigdy nie wygrał. Tak, i my też nie możemy wygrać, tak. To my punktu nie mogliśmy zdobyć. No. Bo na Widzewie zdobywaliśmy te punkty. No na pewno z tymi drużynami topowymi dwoma no, lepiej grało nam się u nas, tak? Czyli tutaj konsekwentnie stawiasz na Pawełka, tak? Paweł Harbicki, serdecznie go pozdrawiamy. On prowadzi cały czas swoją siłownię. Od tylu lat. I przez to, że tam jest wszystkim w tej siłowni, nie ma czasu przyjść do nas do programu Retro Stomil. Ale teraz przynajmniej może tramwajem dojechać, nie? Na stadion. Na stadion, na przykład. Ale nie. Z siłowni. Tak, ale nie do nas, do studia. Ale to już też podobno niedługo. Jest to jedna z planowanych opcji. Żeby połączyć tutaj te dwie linie tramwajowe jeszcze na przesunięcie. No dobrze, my tutaj gadu, a ważą się losy awansu do półfinału Pucharu Polski. To byłby historyczny moment dla Stomilu, awans do półfinału. Czy ja to udźwignę, czy ja to dowiozę? Dobre warunki pogodowe do grania w piłeczkę w Szczecinie. I ta piła chodzi. Tak szkoda, że to rywalowi troszeczkę tak chodzi, ale no zobaczmy. O, zobaczmy teraz Arek Klimek, ależ było blisko. Ja to tam bym jedenastkę bym gwiznął po tym zajściu, które tam było w polu karnym. Sędzia nie zareagował. Dzięki innym rzutom karnym awansowaliśmy do kolejnej rundy w starciu za Miejką Wronki. No ale pamiętaj, że w dwóch meczu prowadzimy 1-0. Jakby się udało tu strzelić jeszcze jedną bramkę na wyjeździe, to byśmy praktycznie byli już w
półfinale. Ciekawe, czy tu jeszcze obowiązuje zasada, że bramki strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie. Tak. Ależ było blisko, jakie to było fantastyczne. Obowiązuje to jak najbardziej. Znowu trochę niezrozumiała tutaj decyzja arbitra. No, do przerwy 0-0. To jest dobrym prognostykiem na kolejne 45 minut. No właśnie, ty tam miałeś tę Amigę na dyskietki, tak? Tak. Tylko to tak. Były te małe już, czy jeszcze te takie duże? Nie, małe, takie małe. 3,5 calowe, tak? Mhm. No i tam to... się chyba 700 megabajtów mieściło, czy 70? Jakoś bardzo mało tego było. 1,44 megabajtów. Ale na Amigę chyba 700 kilobajtów. I tutaj I nam Paweł podpowiada, że... zamachał nam taką dyskietką, pokazał jak to wygląda. Może pokażę wam zaraz, może nie wszyscy pamiętają, jak to wyglądało. Wiesz, i to było, no wiesz, te dyskietki tam mogły być uszkodzone czy coś, to był w ogóle, wiesz, też wielki dramat dla nas graczy. Ja to miałem chyba po 3 kopie te sensible, zbierałem w ogóle, wiesz, kasę na te dyskietki, nie pamiętam gdzie, chyba w BIM-ie kupowałem. Jest, i... brawo, ależ to było piękne. Arek, Klimek. Ale wiesz, powiem ci, że to i tak było lepiej niż na Komodorcu, gdzie trzeba było z kasety to wgrywać i kręcić tym śrubokręcikiem i to jeszcze trzeba było mieć specjalny śrubokręt do tego kręcenia. Ja pamiętam, że na tej Amidze miałem tak, że my, bo tego nie widać tutaj, to dopiero na końcu, pewnie na koniec sezonu to wam pokażemy, bo kończy się sezon, kończy się granie i musi się wgrać, wszystkie wyniki muszą się wgrać od nowa. No i tu przeleci ci w sekundę, nie? A na Amidze 500, na którą ja miałem, no to mniej więcej to trwało wgrywanie nowego sezonu 15 minut. A bo była Amiga 500 i jeszcze ten... 500 plus, 600, i 1200. Chyba, tak? I awansowaliśmy do półfinału. Brawo, Polski. Historyczny. I to było tak, że wiesz, w niedzielę na przykład kończyłem sezon, szedłem sobie do kuchni, jadłem schabowego. Albo rosu. Schabowego dłużej się jadło niż rosło, więc akurat albo razem łączony. I wtedy dopiero mi wgrywał się sezon. Ale było też tak, że na przykład na jednej dyskietce wgrywało mi się tam powiedzmy do Brazylii i trzeba było zmienić dyskietkę, żeby on załapał to, co było uszkodzone na poprzedniej i wgrać, i więc trzeba było mieć 2-3 kopie. A zdarzało ci się tak, że szedłeś kończyć sezon i... coś niestety nie wyszło i trzeba było grać od nowa? Prąd, na przykład wyjdzie tam przykład, coś. Tak. No, ale to się sejwowało bardzo często, wiesz, tego, żeby nie utracić po każdym meczu, który cię zadowalał. I zobacz, z ŁKS-em Łódź powalczymy o awans do finału Pucharu Polski. A tam zwycięstwa pary Widzew Śląsk. Dobra, bo my tu teraz właściwie zrobiliśmy sobie główny cel w tej chwili, ten finał Pucharu Polski. Widzisz, jeden mecz, zapomniałem zmienić ustawienia. Żukowskiego do środka dałeś? Tak, nie, na skrzydło. A, bo to będzie ten mecz komputerowy, tak? Tak. Ze Śląskiem Wrocław, tylko z Rąpatu. To już prezes Arek Tymiński wkurza się, on bardziej się wkurza za te finanse, bo jesteśmy na minusie. Dlatego, że kupiliśmy aż dwóch zawodników? Tak, wyszliśmy na zero, nie wygrywamy tych spotkań. Pewnie nam siada frekwencja, co? Skąd my to znamy? Nie, dużo też mamy też drogich zawodników i oni też... Ale zobacz, 12 remisów. Patrz, widzisz, ale coś tam w środku się gdzieś tam krzątamy cały czas. A najlepszy strzelec Jacek Dębiński, a czy ktoś jeszcze od nas? No patrz, ten Fernando, 10 goli, to jednak coś tam znaczy. No,
Zagramy na rezult. W pierwszym meczu po, na wyjeździe powalczymy o awans. 1-1. To nie jest zły wynik. Sprawa otwarta, aczkolwiek Góro ŁKS, bo przy 0-0 to nie awansuje, więc my tam musimy strzelić bramki w Łodzi. Dwie. Dlaczego dwie? Jedna, 1-0 i mamy awans. No, jeśli byłby remis. Tak, patrz, ŁKS, to jest dopiero w ogóle, ŁKS nam proponuje pracę, nie no. Nie. Pogoń Szczecin, którą wolno się z Pucharu Polski, proponuje nam pracę. Dźwigamy się też w lidze. Lech Poznań. Delikatnie w lidze. No właśnie, jak grałeś takie sezony, taką karierę, to, to robiłeś tak, że jak dostałeś jakąś propozycję z lepszego klubu, to przechodziłeś? Czy nie w lidze polskiej. No gdzie mógł w lidze polskiej przejść? Wyobrażasz sobie jako menadżera, ale grałem Legią Warszawą, no nie, no nie. Nie, grałem z Tomilem, nie? Czasami gdzieś tam przychodził jakiś z zagranicznych klubów i gdzieś tam z Austrii czy coś, no tam sobie brałem, no tam dlatego, nie? Żeby się pobawić czy coś. No ale nie, w lidze polskiej to nie. Ostatnio jak tam wychodziły te wersje na PC, gdzie tam można było sobie wgrywać stare ligi, czyli nowe ligi, to gdzieś tam Lechią sobie grałem, Gdańsk, tak? Czy Rakowem Częstochowa, ale nie tymi drużynami, nie Legią widzę, no nie wyobrażam sobie, że miałbym tam grać. Jak gdzieś tam grałem, to bardziej gdzieś tam właśnie lubiłem sobie wziąć jakąś czwartą ligę szkocką i tam grać, czy ligę angielską gdzieś tam z dołu z takimi drużynami. Ale to po to, żeby awansować do Premier League taką śmieciową drużyną? I Stal Mielec jeszcze to proponuje. Nie, organizacja Stal Mielec, to nie? No i powalczymy o awans do finału, gdzie tam chyba już Widzew czeka. No jeszcze Sidorczuk, tak? Chrybicki jest. No dobrze, no to powodzenia, no bo to ten finał Pucharu Polski to będzie coś. Co prawda nie na Narodowym. Może w Olsztynie zagramy ten finał. My na biało-niebiesko. ŁKS na biało-czerwono. No, jaki początek, panie Emilu. No, Fernando. Pięknie się przywitał tutaj. Z łódzką publicznością. To mniej więcej okres dobrych kontaktów z Tomilu z ŁKS-em. Początki gdzieś tam zgody, tak? 97 rok. Więc... Widzisz, jaka to daje różnica, jak piłkę kontrolował Czesław Żukowski? Jestem przekonany, gdybym grał co mecz, tutaj każdy, no to na pewno w lidze byśmy nie byli w tam ogonie. Nie mówię, żebyśmy byli liderem. Popełniłem błąd, nie ustawiając Cześka Żukowskiego. Na te dwa pierwsze mecze? Tak. Z Legią może byłoby ciężko, ale z GKS-em Katowice byśmy mogli lepiej powalczyć. No ale mądry Polak po szkodzie. Dobrze, że nas prezes Tymiński nie wyrzucił. No bo dzięki temu może pojechać na Narodowy. No, finał Pucharu. No odstawiliśmy trochę Janusza Prochyńskiego ze składu. Tak, to bardzo sympatyczny były piłkarz z Tomilu. Ty miałeś przyjemność z nim robić ostatnio wywiad. Znaczy ostatnio, jakiś czas temu, tak. Ale to wiadomo, no Janusz Prochyński, który gdzieś kończył swoją karierę piłkarską właśnie w Luksemburgu, tam został. Pracuje, tam cały czas żyje i stara się raz w roku przyjechać w wakacje. No tak plus minus w wakacje, bo to różnie to bywa. Czasem jeszcze nie są to wakacje tak brawo, w polskim rozumieniu, ale zawsze stara się tu spędzić troszkę czasu właśnie w Olsztynie. I mieliśmy taką przyjemność, że zrobiliśmy taki długi wywiad. Fajnie na starówce, w fajnej atmosferze. Posiedliśmy, porozmawialiśmy, mieliście okazję jakiś czas temu go czytać.
W opisie filmu znajdziecie link do tego wywiadu. Ja go odnajdę, wkleję na YouTubie. Przy okazji właśnie... No wiesz, no to jest w ogóle ciekawa anegdotka też związana z tym, z tym wywiadem, bo rozmawialiśmy o różnych czasach, między innymi o trenerze Polaku, którego tutaj wspomniałeś. No i no niestety, no przykro nam to, mi to powiedzieć, ale no tak jakoś uśmierciliśmy go w trakcie rozmowy. Tak, ja pamiętam, bo ja spisywałem ten wywiad, że byłem w szoku w ogóle, bo to no, kiedyś zmarł Ryszard Polak, ale to jakiś inny Ryszard Polak z Gdańska chyba. No byłem w szoku, a my chyba tą anegdotkę już opowiadaliśmy gdzieś w jakimś programie, z tego co pamiętam. Bardzo być może. Ale w opisie filmu znajdziecie wywiad z Januszem Prucheńskim, tekstowy. Postaramy się go zaprosić, na pewno wykonamy taki ruch, żeby się przypomnieć. I nagrać z nim tak, wideo. Bardzo, bardzo fajnie się rozmawia z Januszem Prucheńskim. Mega człowiek, mega otwarty. Naprawdę bardzo fajne. Bardzo dobrze wspominam tę rozmowę. Ja z tej rozmowy pamiętam, że Janusz Prucheński odrabiał wojsko w OZOS-ie jako strażak. Tak. Niestety tracimy drugą bramkę, ale... Jest 2-2. Jest 2-2, więc teraz spokojnie uspokoić grę, dowieść ten remis. Dwie bramki strzelił Mirek Trzeciak. I jeżeli dowierzymy, to jeżeli teraz nie stracę bramki. Na szczęście faulowany Andrzej Biedrzycki. Nie, no, tak. Ale źle wybiłem, ale dobrze, dowierzymy to. Mamy to. 100 Miloszczyn w finale Pucharu Polski. A dlaczego właśnie ten rączki do góry tam... Tak się cieszę. W czerwonym stroju. Nie, nie, to zdawało ci się, wiesz? Bo oni tak na siebie jakoś tak na ten... My dzięki dwóm bramkom strzelonym na wyjeździe awansowaliśmy do finału Pucharu Polski, gdzie zagramy z Widzewem Łódź. Zagłębie Lubin nam proponuje pracę. Nie. Mika Wronki. Nie. Gdzie? Nie. Górnik Zabrze. Nie. I ktoś chce kupić, patrz, Górnik Zabrze chce zrobić interes życia. Naszego dobrego napastnika chce kupić sobie i oddać nam Rafała Kocybę, no. Janusze biznesu. Myślą, że tutaj, patrz. I to jest co mówiłem. Norweski Bran, wicemistrz, proponuje nam pracę. No proszę. Byś chciał pojechać do Norwegii, Krzysztofie? No. Pozwiedzać, no bo do pracy na... Tej. Ale teraz patrz co robię teraz. Naszych najlepszych zawodników ściągam. Żeby nie było kontuzji tak. Na finał. Tak. Graliśmy kiedyś mistrzostwa klasowe w Sensible. Każdy z każdym, było nas 7-8. Najpierw zrobiliśmy losowanie. Mhm. Żeby każdy miał prawo wyboru drużyny. No, mi się jakoś tam fartem udało być tym drugim, którym ja mogę wybierać. I ja sobie wziąłem tam chyba Ajaxem wtedy grałem. A jak wtedy dobry zespół? No i gdy tylko strzeliłem 2 gole, prowadziłem 2-0 z kimś od razu zmiany, żeby w kolejnym meczu nie było kontuzji. Tego się bałem, że na ten finałowy mecz... A to co wtedy na 2 joysticki graliście? Tak. Ekstra. No fajnie, fajnie, to było to dobre. Robiliśmy takie turnieje u mnie w domu, jak nie u mnie w domu, to u kumpli i tego, nie? Z osiedla zbieraliśmy, no i graliśmy takie turnieje. I patrz, w ogóle 2 ostatnie spotkania. Jest szkoda, że wtedy partnerem technicznym nie był teraz partner techniczny redakcji, bo moglibyście wtedy jakieś statuetki ufundować za takie puchary. Torpedo Moskwa nam proponuje pracę. O panie. Do Rosji nie wiem, szli, ale to taka ciekawostka. Zresztą o tym mówiłem, że czasami zagraniczne kluby się zgłaszają. No i ostatni mecz sezonu w lidze z Widzewem Łódź. W ogóle zobacz, 20 remisów mamy. 20 remisów. Tyle samo co Lech i Amika Wronki. Nie bywało. Czy Lech i Amika? No. Teraz to już 21 wiesz. Remis. Przeanalizujmy te rozgrywki ligowe. 9 miejsce, czyli gorzej niż w sezonie 95-96, niestety. Tylko 7 zwycięstw, 21 remisów. Zagłębie Lubin i Lech Poznań tyle samo remisów.
42 punkty. Słabiutko, nie tak to sobie wyobrażaliśmy. Jak mieliśmy w sezonie 95-96? 7 remisów tylko, nie? 7 remisów, 13 zwycięstw, 46 punktów. Był jakaś drużyna, która miała tyle remisów? 21 remisów? Nie, patrz, najwięcej 15 Śląsk Wrocław. Co ciekawe, najwięcej i tak to jest nic, bo ŁKS Łódź miał 25 remisów. No nic, ale nas interesuje teraz mecz u siebie, nie, na wyjeździe, z Widzewem Łódź. Najważniejszy mecz z sezonu. No i jak się teraz zachować? Czy zmienić bramkarza? Czy zostać z Kazimierzem Sidorczukiem? No, widzisz, no... Troszkę bramek w tym pucharze Paweł Harbicki stracił, no jakby nie patrzeć. No dwie, bo na zero, bo za Miką i tam na... z Pogonią dwa razy na zero. No, decyzja, panie menadżerze. Zostajemy. Żukowski nie na środku? I tu damy Janusza Pruchyńskiego. Tak troszeczkę tutaj zamieszamy tym składem. Franciszek Smuda, trenerem. Rafał Siadaczka, Marek Koniarek, Marek Bajor, Łapiński. Tomasz Łapiński, no. Miążkiewicz. Tak naprawdę w sezonie 96-97 wspaniałe spotkanie z Widzewem u siebie, 1-0, zwycięstwo. Paweł Harwicki obronił rzut karny. Daniel Dyluś strzelił z wolnego, przepiękny strzał. Lecimy. Po marzenia. Dobre warunki pogodowe. Napastnik z Argentyny otwiera znowu w drugiej minucie spotkania, podobnie jak z ŁKS-em na wyjeździe. No, dobrze, no nie zapeszajmy tutaj. Patrzmy, jak dalej rozwinie się ten mecz. I to jest właśnie, czasami właśnie takich zawodników się znajdowało w tym Sensible, którzy, od których się zaczynało ustalanie w ogóle składu, tak? Ja miałem w Sensible, jak grałem na Amidze, to był taki napastnik z Japonii, Kurosaki. I on naprawdę robił mi robotę. A jak już troszeczkę miałem więcej pieniążków, to kupowałem takiego napastnika ze Szwecji, Niklas Kindvall. No brawo! 25 minuta, dublecik, tak? Prowadzimy z Widzewem Łódź. Wyobrażasz sobie teraz finał Pucharu Polski na Narodowym, Stomil Olsztyn. Widzew Łódź? Widzew Łódź. I prowadzimy 2-0? Panie. No panie, no to... No to jest oczywiście tylko gra, to jest tylko piłka nożna, więc 3-0 to też jest niebezpieczny wynik. Wpadną nie, myślę, bariaszki. Że 3-0 to... A właśnie, musiałbym przestać grać. A jak tu się ma właśnie ta forma psychiczna, jak dostają, o panie, w tyłek to już gorzej gra rywal, jak to wygląda? No bo wydaje mi się, że jak ty grałeś, to też twoi zawodnicy gorzej grają, jak przegrywają, tak? Tak, tylko że widzisz, czasami tracę koncentrację i już się, wiesz, 2-0, straciłem koncentrację, prowadzimy, my tu sobie gadu-gadu, anegdotki, wspomnienia i ja wtedy tracę dwie bramki. Musiałem się mocno skupić wtedy, nie? Żeby dowieść te 2-2. No ale piękny wynik na koniec pierwszej połowy. Myślę, że nigdy Stomil 4-0 do przerwy kiedyś prowadził w jakimś meczu? Nie, prowadził 2-0 i przegrał 4-2. Górnikiem. Tak jest. My z Widzewem, pamiętam, za czasów jeszcze meczu w Ostródzie przegraliśmy chyba 4-0.
to już po meczu. Arek Klimek jeszcze na 5-0. Ja mam nadzieję, że Arek Klimek przyjedzie na pierwszy mecz tutaj do Olsztyna. Będę musiał się do niego odezwać, zadzwonić, zaprosić. Szkoda, że ten mecz z Wisłą Puławy o 12, bo nie uda nam się wtedy też rozmówki nagrać do Retro Stomil. No tu myślę, że... No wiesz, lecimy za ciosem, no wiesz. No. Że ekipa Osiru tutaj stanie na wysokości zadania, bo to 25 lutego, no to może być różnie, tak? Znaczy ty musiał, ja nie wiem, mówię, że godzina taka, że wiesz, to musiałby tu Arek na 8 przyjechać, żeby zrobić z nim wywiad i później jeszcze na mecz, tak? To raczej ciężko takie coś. Pokusisz się jeszcze tutaj o brameczkę? No powiedz mi, jak tutaj właśnie grając, no rozumiem, że gdzieś tam na tym joystickiem to trzeba było skierować piłkę w jakimś odpowiednim kierunku, czy kierunku strzału już tutaj nie wybierasz w ogóle? Nie, tu jak? Podkręcam piłkę. Tak, tylko ja to już robię tak odruchowo, że wiesz, muszę tu dwa guziki naraz z kontrolem. Nie, jest tu pod... ten... Można się iść prosto, podkręcić. Oczywiście ten piłkarz musi mieć ten kontrol i musi mieć... No tutaj niecenzuralny wgląd w szatnię. Mamy Puchar Polski, 5-0 z Widzewem Łódź. I prezes Tymiński zadowolony, bo wychodzimy na plusie. Jeszcze tylko zerkam, Widzew mistrz Polski, tak? To graliśmy mistrza Polski. Możemy sobie sprawdzić, kto jest naszym najlepszym strzelcem. Fernando Pandolfi, Argentyńczyk. Pandolfi na czwartym miejscu, 13 goli. Widzę 2 w pucharze. To jest top goal scores, to nie pokazuje króla strzelców, tylko pokazuje razem z pucharem, tak? Marek Koniarek najlepszym strzelcem. Nie no, ten ma 13 bramek w lidze i 5 w pucharze, tak? Tak. Mhm. Ale królem strzelców ligi, no to został Jacek Dębiński, no ale mniej bram w pucharze Polski strzelił. No dobrze, to zobaczmy, z kim my tam trafimy. I to jest właśnie finisz sezonu. Możemy sobie wybrać prawy klub i wtedy byśmy grali gdzieś tam w lidze rosyjskiej, ale my bierzemy kontynuację kariery. No, chyba nie jest pan prezes zadowolony mocno. Patrz, i to leci. A wam widzę. To się wgrywało i zatrzymał się na jakiejś lidze, bo był błąd na dyskietce. Trzeba było dyskietkę zamienić i wrócić. I to 15-20 minut trwało, nie? A teraz nam tutaj, a my już możemy sobie grać kolejny sezon. Patrz, gramy tutaj w pucharze zdobywców pucharów. Z Tiraną? Tak. No proszę. Patrz, ile mamy pieniędzy na transfery, ale się pobawimy teraz, Kyniu. Pobawimy się? Powiedzmy się, Kyniu, teraz ten, transfery tutaj, nie? Nie chciałeś odważyć się zagrać ze mną w Sensible, to teraz ruszamy na podbój rynku transferowego. 2 miliony? To troszkę 3 pieniędzy miliony już prawie, jest. Prawie 3 prawie miliony. 3 miliony, więc... Zobaczymy, kogo tutaj w Liga Polska nam wystawia na sprzedaż. Jest twój ulubiony Grzegorz Wódkiewicz. Lubiłeś z nim kiedyś wywiad? Tak. Tomek Sokołowski. Ale wtedy nie chciała nas nam Legia go sprzedać. Teraz nie będę nawet kupował, bo trzeba tu zawodników. Patrz, Claudio Makalele. No co jest? O, nie zniknął. Jurgen Klinsmann. Może Jurgen, na niego nas nie stać. Ale powiem ci, że to był niezły strzał z tym. Z tym Argentyńczykiem. Więc może tutaj ktoś z tych by się jeszcze nam tutaj przydał. Beto? Beto jakiś z Napoli. Środeczka pomocy, może taki tutaj zawodnik. No dobra, Kyniu, o jakim zawodniku marzysz? Kto był twoim idolem w 97 roku? Nie. Co ciekawe, Marek Sitko w Widzewie jest? Chyba nie było. Nie było go, nie? Nie.
Nie. Może w Jagiellonii jeszcze by był. A kontuzję miał. No, może dlatego go nie ma, bo na pewno nie ma go w Blackburn Rovers. No, Kyniu. Słucham. Shearer? No, nie stać nas. Ja szukam, w Lazio nie ma, ale on chyba jest w Chelsea. Ale... Roberto Di Matteo. To nie byłby zły pomysł. A Gianluca Kawiali. Ale nie stać nas na takiego zawodnika, niestety. A Frank Lebeuf? Też nie stać, czy stać? Możemy kupić. Tylko czy jest nam potrzebny taki drugi obrońca? To by było już szaleństwo pokroju. Moim zdaniem powinniśmy ściągnąć jeszcze jakiegoś dobrego napastnika. I na przykład pójdziemy do Betisu po Wojtka Kowalczyka. Jeszcze mamy tutaj milion na transfery, więc może kupimy tego Tomka Sokolskiego. Co się będzie marnował w Legii? I zostawmy tą pieniążki, żeby się nam prezes Tymiński nie denerwował, że długów robimy, tak? No dobra, niech tak będzie. To pokaż teraz ten skład. No i musimy tutaj wrócić do tego ustawienia 4-4-2. No i nasze nowe nabytki muszą wskoczyć do pierwszego składu. Nie wyobrażamy sobie, nie, że Wojtek Kowalczyk nie będzie grał w ataku. Nie ma go za kogo go wstawić. No i wygraliśmy na Hutniku. Wiem, że z takim składem to już na rezultat możemy nawet powalczyć o czołowe miejsca w lidze. Ja już zagram tylko w tych europejskich pucharach. Zobaczymy, jak uda nam się daleko zajść. Pierwszy mecz u siebie zagramy na rezult. Wygraliśmy go z Tiraną. To nie jest wcale takie oczywiste, jeśli chodzi o ten klub i polskie kluby w pucharach. A resztę już zagramy na rezult, bo nie będziemy tutaj zanudzać naszych widzów tego, że będą oglądać, jak my sobie tutaj gramy. Patrz, Raków Częstochowa chce Sławka Opalińskiego kupić. Zagram z tą Tiraną. Zagram sobie 100 milionów w europejskich pucharach. Marzenie. Był kiedyś taki motyw, żebyśmy mogli dostać się do... Przez puchar Fair Play, nie? Tak. Do pucharu Intertoto. Tak. Był taki motyw, pamiętam podniecenie na lekcjach WF-u, rozmawialiśmy o tym. Radka Kałużnego ściągnąłeś? Tak, ale dam go teraz na prawą obronę, bo coś jest z Andrzejem Jankowskim. Andrzej Bidzicki kontuzjowany, Andrzej też. Zobaczymy, jak ten czarnoskórny faję się spisuje. No zagramy mecz w europejskich pucharach. Bogusław Ublecki tutaj gra na lewej obronie. 96-97, no to on tutaj już był trenerem. W pewnym momencie przejął stery w Stomilu. Ciekawe, Tirana gra w biało-niebieskich Argentynkach. Patrz, już kontuzja. Tylko nie wiem, czy to nasz argentyński... Udało ci się kiedyś z wolnego tu strzelić bramkę? Tak, ale to nie jest tak łatwo, ale udało mi się. Poważna kontuzja. Udało mi się, tylko że to przeważnie jak na przykład gdzieś tak masz prosto w okienko ustawione, nie? Patrz, jeszcze coś tam próbuje. Ależ fatalna bramka. A pierwszy mecz wygraliśmy, tak? 1-0? 2-1. 2-1. I oni są w dalszej rundzie. My musimy strzelić gola.
No, żeby tu plamy nie dać na ostatku, żeby jeszcze tu kibicom dać trochę radości, żeby przyjechał jakiś fajny zespół. A Stomil z tymi zespołami w tych czasach tak za dużo nie pograł z takimi zagranicznymi zespołami. Przeważnie no to grał z kim? Z Żalgirisem Wilno. Taki najlepszy zespół, z jakim Stomil grał, to jaki? Twoim zdaniem zagraniczny. Nie ma takiego, nie? No nie, no chyba właśnie ten Żalgiris. Albo Baltika Kaliningrad, nie? Albo Baltika Kaliningrad, tak. Chociaż najbardziej, no Żalgiris gdzieś tam w europejskich pucharach, tak? Bo... Były jakieś tam przypadki afrykańskich zespołów, jak tu były w ten... Jeszcze był taki motyw, że Stomil grał gdzieś tam w Niemczech. Wyjeżdżał i za komuny, tak, z nerdowskimi zespołami grał. Ale był też taki, w czasach ekstraklasy wyjechaliśmy na jakieś sparingi. Trzeba byłoby to kiedyś sprawdzić, z kim my tam graliśmy, tak? Mm-hmm. No na pewno nie były te zespoły dobre z Arabii Saudyjskiej, z Emiratów Arabskich teraz, gdzie grały tam gdzieś z trzecich, czwartych lig. To na pewno nie był najlepszy zespół zagraniczny, z jakim Stomil mógł się zmierzyć w swojej historii. Ale ty byłeś kiedyś na takim sparingu z Baltiką Kaliningrad? Nie, ale ty byłeś. A skąd wiesz? Nie, byliśmy chyba na sparingu z Baltiką. To z Baltiką? W Lisbarku, no to razem byliśmy. Albo ja chciałem odnieść się do tego, że... Czy do tego, kiedy ten nasz fantastyczny nabytek grał w sparingu? Nie, ja chciałem się odnieść do czasów ekstraklasy, sparing z Baltiką i w Piotr Wieczorek wtedy postawił kibicom dzika, grochóweczkę. Pamiętam taki sparing zimowy. Nie byłem na tym sparingu. Były takie czasy, że normalnie na śniegu się rozgrywało. I nikt się tym nie przejmował. Sparingi, tak, a teraz już tajtki troszkę mokre i już jest lament. Mamy tu gadu-gadu, a ja przegram historyczne spotkanie w pucharze zdobywców pucharów. To w ogóle były kiedyś rozgrywki, co? No, fantastyczne. Chyba jednak miały większą estymę niż teraz Liga Konferencji. No. No i Wojtek Kowalczyk. Ach. No wiadomo, z czym się kojarzy Wojtek Kowalczyk. Oprócz gry w piłkę. Więc może gdzieś tam pozwiedzał olsztyńskie kluby w Kortowie. Może jakaś kortowiada była. Nie no, Wojtek Kowalczyk tutaj strzelił bramkę w meczu reprezentacji Polski z Litwą. No niestety, odpadamy. No takie jest życie, no, piłkarskie niestety. Ale przygoda w pucharach zaliczona. No i co, Keniu, jak ci się podoba w ogóle to Sensible Soccer? Myślisz, że jakbyś miał na Amidze ten, wkręciłbyś się teraz po paru latach? Wiesz co, chyba powiem ci, że tak szczerze, nie? Że jednak już chyba człowiek się przyzwyczaja do dobrego, tak? No nie, ja ale... w ogóle jestem, wiesz, no jestem w ja takim wieku, jestem w takim wieku, że jak gdyby zaczynałem w ogóle pozainformatycznie, bo praktycznie nic nie było, gdzieś zajęcia w jakimś miejskim domu kultury, tam jeszcze przy Emilii Plater był taki, to były takie tam zajęcia tematyczne, gdzie pokazywali nam komputery i tam był ZX Spectrum, jakaś grafika wektorowa, przesuwanie kropki z jednego miejsca ekranu na drugie, to się jakoś tam dziwnymi komendami robiło. I od takiego poziomu, gdzie moją pierwszą grą taką, którą mogłem zagrać, to był szał. Do czarno-białego telewizora podłączałeś jakieś pudełko. Tam były takie dwa jakby takie joysticki, gdzie się kręciło jakimś wichajsterkiem i po ekranie latały dwa prostokąciki i między nimi taka kropeczka, czyli taki piksel jakiś i w pingla się grało, nie? Na tym. I no to takie gry się grało.
A teraz, no to jak idziesz, odpalasz sobie konsolkę, no to gra to jest gra, nie? Powiem ci, że już jednak chyba nie... nie znalazłbym takiej... Nie rajcowałoby mnie, tak? Wolę chyba w nową FIFkę pograć albo coś tam takiego. To bardziej. No, jakby ale można było z Tomilem pograć, to chętnie. Nie ma tam 100 milo, więc w tą grę nie zagramy w naszym cyklu programu Gram w grę, gdzie głównym gospodarzem generalnie jest Paju tego programu i w kolejnych odcinkach on będzie tutaj dzielił i rządził, ale... Ale może uda nam się znaleźć jakiegoś moda i będzie można tym 100 milem w FIFkę pograć. Pokombinujemy. Piszcie nam w komentarzach, czy to na stronie, czy na YouTubie, gdzie, w jakie gry możemy grać z Tomilem, a może chcecie z nami gdzieś tutaj pograć, to też możecie zgłaszać swój akces, jeżeli takie coś wykombinujecie. Gospodarzem jest Paweł, to on będzie zapraszał do kolejnych tutaj edycji gier swoich gości. Ja mu tak naprawdę się troszeczkę wpierdzieliłem, to powiedziałem, że no ja jestem zakochany w Sensible od tylu lat, no i ja muszę to poprowadzić. Ale miałeś przerwę, tak? Bo nie było w pewnym momencie chyba emulatorów, które pozwalały grać. Były, ale to trzeba było tam ściągać, to nie zawsze działało, ale mam takie fazy, czasami łapię i ściągałem ci, powiem ci, że z internetu i grałem na PC-cie na przykład 100 milem od pierwszej ligi i robiłem awanse Grześkiem Lechem w pomocy do ekstraklasy, tak? Były te ekstraklasy, gdzieś tam późniejsze składy jeszcze lepsze, tak? A były takie Sensible, gdzie w ogóle 100 milu nie było, tak? No ściągałem, a teraz w ogóle, no teraz to już też jest bajka na PC, może ściągać te gry w oryginalnych wersjach, tam zapłaciłem jakieś 7 zł za to Sensible i sobie gram w tym starym, gdzieś tam sobie wracam do tych lat podstawówki i cieszę się tym, jak to kiedyś było, bo to były też fajne może czasy. Może jeszcze udałoby ci się zrobić jakiś adapterek i pograć na joysticku. Wiesz co, jeden nasz kolega wspólny mówi, że w piwnicy ma Amigę i ma joystick, tylko że coś ma problem ze znalezieniem kluczy, więc może oglądając ten odcinek zmobilizuje się w końcu i zejdzie do tej piwnicy, bo wtedy zrobimy kolejną wersję za parę odcinków już grając na Amidze na przykład, nie? To był też fajny motyw, gdybyśmy sobie usiedli tu przy tym telewizorku. Tylko trzeba będzie adapterka pewnie do podłączenia ekranu. I byśmy grali. To by była fajny motyw, więc drogi kolego, mobilizacja i działasz. No ty, to by był fajny motyw, pograć sobie tak na joysticku, tak naprawdę, jak się kiedyś grał. Kończąc już, na sam koniec chciałem podziękować generalnie naszym patronom, którzy na końcu tutaj polecą wszyscy, którzy nas wspierają, bo możemy się właśnie wieczorakami spotykać w naszym studiu i na spokojnie nagrywać nasze tutaj programy. To dzięki wam, to wszystko możemy się bawić, cieszyć się w tym studiu. Dzięki za wsparcie i resztę kibiców namawiamy, wspierajcie nas na Patronite, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie i piszcie komentarze, jak się podobał odcinek i w co jeszcze możemy grać. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, cześć. Cześć.